Hejka kochani, witajcie na kanale megadyskont.pl. A dzisiaj spójrzcie, jestem pod McDonaldem. Idę po nowe Happy Meal i po nowe zabawki. Chodźcie. Kochani, witajcie na kanale megadyskont.pl. A dzisiaj, uwaga, co dla Was mam? Nowe zestawy z serii Happy Meal prosto z McDonalda. Myślę, że już wiecie, co się w nich kryje, więc jeśli lubicie Happy Meal, zostawiajcie kciuki w górę, a każdy, kto ogląda odcinek, pisze Snoopy w komentarzu. Rety, rety, moi drodzy, zobaczcie, co się dzieje. Nasz Snoopy chyba wybiera się w jakąś mega kosmiczną podróż. Mamy tu nawet jeszcze taki dopisek. Odkryj kosmos ze Snoopim. No nic dziwnego, on już się zmieścił do rakiety i może startować. To kochani, my również ruszamy. Zajrzyjmy sobie do naszych paczuszek. I sprawdźmy, jakie my tu mamy zabawki. Myślę, że ci z Was, którzy byli w McDonaldzie, pewnie już co nieco wiedzą. Ale jeśli jeszcze nie byliście w McDonaldzie, nie widzieliście nowych zabawek, no to kochani, macie teraz szansę nadrobić zaległości. Ulalalalala, dobra, otwieramy, słuchajcie, nasz pierwszy kartonik. Ciekawe, kogo my tu będziemy mieć. Uwaga, uwaga, jak myślicie, kogo ja tutaj znajdę? Ohoho. Słuchajcie, teraz to jeszcze niewiele widać. Czas otworzyć saszetkę. No to uwaga, otwieramy. I kogo ja tu mam? Jest nasz Snoopy. Wow, ale fajnie. Tu mamy jeszcze ulotkę, słuchajcie. I jakiś znaczek. No dobra, to co? Zobaczmy, co tu się może zdarzyć. Kochani, tak się prezentuje pierwsza zabawka, którą znalazłam w moim zestawie Happy Meal. Jest to Snoopy, który siedzi sobie, zdaje się, że na dachu jakiegoś domku. I teraz uwaga, uwaga, tu jak już zauważyliście, mamy też jeszcze jeden otwór. A co tu się może wydarzyć? Już Wam mówię. Wystarczy, że tu sobie przekręcimy, słuchajcie, tym pokrętłem i wtedy pojawi się taka wiązka światła. Będzie to wyglądało bardzo fajnie, zresztą zaraz sami sobie zobaczycie. Zaraz troszeczkę tutaj ściemnimy, żeby można było zobaczyć cały efekt. Dobra kochani, ale zanim to nastąpi, muszę Wam wspomnieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Wszystkie te zabawki, które teraz możecie znaleźć w McDonaldzie, zostały zrobione we współpracy razem z NASA. I tutaj właśnie na takich karteczkach Peanuts, czyli tutaj jeszcze z dodatkiem fistaszki, mamy napisane, że jakąś właśnie ciekawostkę. I tutaj na przykład, spójrzcie, zobaczyć znaczy uwierzyć. Czy wiesz, że NASA posiada w przestrzeni kosmicznej teleskop Hubble'a, który jest tak duży jak szkolny autobus? Wyobrażacie to sobie? Tak wielki teleskop? Dla tych, którzy nie wiedzą, jest jeszcze informacja, że teleskop jest narzędziem, które sprawia, że odległe obiekty, na które patrzymy, takie jak planety i gwiazdy, wydają się większe i położone bliżej nas. Kochani, teraz nadszedł ten moment. Uwaga, gasimy światło. Uwaga, zobaczcie, zaczynamy, zapalimy. Oho, pojawia się światło, widzicie kochani? O, teraz nawet widać jeszcze lepiej, jak tak Wam obrócę. Spójrzcie na to, ekstra. A przekręcimy i znika. Znów przekręcamy i się pojawia. Oho, jest, dobra. I znów przekręcimy i znika.
moi drodzy, jedna ciekawostka już za nami, pierwsza zabawka zobaczona, to co? Lecimy i otwieramy kolejne. A, no i słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Zapomniałam Wam pokazać ulotki. No więc zobaczcie, tak ona się prezentuje. Mamy tu różne kosmiczne, widzicie, takie akcesoria, dodatki. Prezentuje się to naprawdę ekstra. Zobaczmy, na co jeszcze nam się udało w środku trafić. A zaglądamy do kolejnego Happy Meala. Uwaga! I co to będzie? Wyciągamy i kochani, to też jest tylko ulotka, ale przyjrzyjmy się bliżej. Uwaga! Otwieramy. I znowu tu mamy jakąś, słuchajcie, informację, ale mamy także, zdaje się, że spadochron! Ekstra! Jejku, ale ekstra! Powiem Wam, że ten spadochron to mi się bardzo podoba. Spójrzcie, możemy go sobie rozłożyć. Jest naprawdę całkiem spory. Spójrzcie, o, tak on się prezentuje. O, i tu mamy jeszcze takie mini obciążenie, tak bym powiedziała, tu jest nasz Snoopy narysowany. I wiecie co? Jak sobie go rzucicie z takiej większej wysokości na dół, gdzieś na ziemię, no to wiadomo, on się rozłoży i nam wyhamuje. Także rzeczywiście będzie działał, jak go sobie mówię, rzucicie z takiej wyższej wysokości, to na pewno trochę pofrunie, a w końcu wyląduje. Mamy jeszcze ciekawostkę. Spójrzcie, hej, czy wiesz, że potrzeba 11 spadochronów, aby wyhamować należący do NASA statek kosmiczny Orion wracający z Księżyca z prędkością 40 tysięcy km na godzinę? O rety, to naprawdę sporo, aż 11 spadochronów. Czy Wy jesteście w stanie to sobie wyobrazić? Wiecie co, kochani, z tych dołączonych właśnie mini informacji możemy się serio dużo dowiedzieć. Myślę, że nawet takich ciekawostek, o których większość z nas wcześniej raczej nigdy nic nie słyszała. No dobra, dwie niespodzianki mamy już otworzone. Spójrzmy sobie i wyciągnijmy kolejną, słuchajcie. Wow, to już będzie trzecia niespodzianka. Uwaga! Wow, tu będzie coś ekstra, zobaczcie, już widać Snoopiego. Kochani, uwaga, otwieramy. Jest nasz Snoopy! Wow, są też, słuchajcie, zobaczcie, tu jest ta jakaś fajna wiadomość, jakaś informacja, a tak się nasz Snoopy prezentuje. O, rety! No dobra, kochani, to tak wygląda już trzecia zabawka z naszym Snoopim. I tu jest taka mini gratka, tu też coś możemy sobie, słuchajcie, zobaczyć. Wystarczy, że tutaj przyłożymy sobie nasze oko. Ja Wam to zaraz zaprezentuję. O, tu co nieco widać, ale chodzi o to, że z tej odległości możemy coś zobaczyć bliżej, no a z tej dalej. Także słuchajcie, myślę, że czas przetestować ten sprzęt. Zobaczcie, nasz Snoopy się naprawdę fajnie prezentuje w tym kosmosie. Spójrzcie, za każdym razem w sumie jest, wygląda tak samo, ma to samo ubranko, okularki, także jest w pełni przygotowany do tego lotu w kosmos. Niestety, wiecie co, no nie można go ani wyjąć, ani nic, także jest on już przyczepiony tutaj na stałe. My możemy tylko korzystać z dodatków, które są dołączone. A tak, zobaczcie, prezentuje się tutaj ulotka po drugiej stronie i tu mamy właśnie pokazane, że jak przyłożymy tu oko, to coś widzimy dalej. A jak tu trochę sobie rozsuniemy, to widzimy ten sam obiekt, ale bliżej. Teraz spójrzcie, kochani, widzicie? Teraz mamy naszego Snoopiego, widzimy go całkiem blisko. Ale jak wsunę tylko tutaj ten obiektyw, Snoopy się oddalił. I zobaczmy jeszcze raz, tu jest bliżej, a tu się oddala. Widzicie? Znowu jest blisko i się oddalił. Tutaj również mamy dołączoną jakąś ciekawostkę. I jak ona brzmi? Zobacz ten niesamowity cień. Zaćmienie ma miejsce, gdy obiekt w kosmosie, taki jak księżyc, gwiazda czy planeta, porusza się w cieniu innego obiektu. Z Ziemi można obserwować dwa rodzaje zaćmień. Zaćmienie księżyca i zaćmienie słońca. Uwaga, wyciągamy już naszą ostatnią zabawkę! Słuchajcie, zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Uwaga, uwaga, i co to jest? Wow! Patrzcie, tu jaki wyrazisty, fajny Snoopy! Uwaga! Otwieramy. Słuchajcie, jak ten nasz Snoopy się tutaj rety, jak on wygląda. Dobra, tu mamy, spójrzcie, ciekawostkę, mamy też ulotkę, jest nasz Snoopy i tu mam jeszcze jeden element. A zobaczcie, tak się prezentuje już ostatnia zabawka z tej serii właśnie, która jest teraz dostępna
W McDonaldzie tak się prezentuje nasz Snoopy i jak sami widzicie, będzie mógł tutaj za chwilę co nieco wystrzelić. Wystarczy tylko go uruchomić. Spójrzcie, on tu ma napęd na nasze kółka i właśnie jak my go sobie tak rozpędzimy, to będzie mógł strzelać. Tak jak Wam mówiłam, jest tu też pewna ciekawostka. No to przeczytajmy sobie, o co tu chodzi. Otóż astronauci zostaną wystrzeleni na Księżyc w należącym do NASA statku kosmicznym Orion, który w kosmos zostanie wyniesiony przez Space Launch System, najpotężniejszą rakietę, jaka kiedykolwiek została zbudowana. Pomóż Snoopiemu wystrzelić Woodstocka w kosmos dalej, niż kiedykolwiek zawędrował jakikolwiek człowiek lub ptak. I uwaga, startujemy, spójrzcie, uwaga! Wow, rzeczywiście! No dobra kochani, to w tym odcinku mieliście okazję dowiedzieć się co nieco o kosmosie. Mam nadzieję, że te zabawki, które teraz są dostępne w McDonaldzie, Wam się podobają. Dajcie znać, co o nich sądzicie w komentarzach. Jak odcinek Wam się podobał, pamiętajcie proszę o zostawieniu kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, no i do zobaczenia już niedługo. Pa, pa kochani!